Witam miłośników mikroprocesorów. W jednym z poprzednich filmów pokazałem, jak pisało się programy w assemblerze. A jak pisano wcześniej? Jak napisano program assemblera? Nie było assemblera, więc stworzono to w jakiś inny sposób. I tu dochodzimy do języka maszynowego. W tym momencie jesteśmy najbliżej sprzętu, jak to możliwe. Jak wygląda język maszynowy? Właściwie to już to było widać. O, to jest język maszynowy. Ciąg po prostu jakichś tam bajtów. Spróbujemy zabawić się teraz w assembler. Bo tak kiedyś tworzono programy. Jego pisało się program w takiej postaci jak dla assemblera. Może uprościmy ten program. Żeby było mniej pracy. No, to niech już tam pozostanie. I teraz sobie taki twór, który pieczołowicie na jakiejś tam kartce napisaliśmy, będziemy asemblować na piechotę. To sobie zrobimy miejsce. Sobie zrobić trzeba trochę miejsca na nasz efekt kompilacji. Jedziemy. Pierwszy rozkaz LDSP, wartość 000080. Tu mam listę wszystkich rozkazów. Była taka fajna ściągawka, wygodna, dołączana do komputera CA80. W dokumentacji tu było chyba w MIG 04 taka wkładka. Nigdzie nie znalazłem nic podobnego. Samej tej dokumentacji nie mam. CA80 kiedyś sprzedałem, bo do niczego mi nie służył. Ale tak, tu pomoże nam technika. Szukamy rozkazu LDSPNN. Te NN oznacza wartość szesnastkową, dana natychmiastowa. Jak byłoby tylko N, to wartość jednobajtowa, NN dwubajtowa. No i teraz odczytujemy. Kod tej komendy to jest 3.1. 3.1, a za nim wartość NN, to już wynika z tego, jak są tworzone rozkazy. Tu spróbuję znaleźć. Jakieś tu powinny być rozpisane te. Jak kolejne bajty w rozkazie wyglądają. Na przykład tu mamy kod komendy i dwie wartości, ale o, tu
3-bajtowych nie było. O, mamy tak. Kod komendy młodszy bajt, starszy bajt argumentu. No więc mamy tak. 3-1. No i sobie tu piszemy 3-1, kolejny bajt to byłby młodszy, starszy. Młodszy jest 8-0, starszy 0-0. No i już jedną linijkę skompilowaliśmy. Tu mamy LDA 0. Więc znowu LDA przecinek N. Proszę. Mamy 3E. 3E i po nim będzie jeden argument, czyli 3E0. Tu od razu trzeba pisać wartości szesnastkowe, od razu zaznaczę. A teraz tu mamy out A. No mamy out A, out port i A, czyli D, w której tu mamy kolumnie, D3, D3, D3 i numer portu, tu mamy 16, dziesiętnie to będzie wyglądało tak. Tu mamy tak, LDB i wartość natychmiastowa BBM, czyli 0,06 i 1 bajt, czyli tu 2. I może, żeby nie przedłużać, patrzmy, czy jesteśmy dobrym assemblerem. 3180000. No, na razie dobrze. 3E00, dobrze. D310, dobrze. 0602, dobrze. Tylko powiem tak, na razie było łatwo. Tu nie będzie żadnego większego problemu, ale problem będzie tu, a że to wymaga, a jeszcze tu tak naprawdę powinniśmy sobie pisać, pod jakim to jest adresem, tak jak tutaj widać, kolejno wpisywać, żeby później wiadomo było, jak tam, jak to wrzucać do EEPROM-u lub do uruchomionego systemu. Ale skupmy się może na skompilowaniu tego fragmentu, przy czym żeby wiedzieć, jaki tu jest adres, to musielibyśmy tutaj to wszystko sobie przeliczyć. Wtedy byśmy wiedzieli, jaką wartość ma ten, tak byłoby 0014. No, o tym szczególe zapomniałem. O 2 dalej, czyli 0005, tu znowu 2 dalej, 0007. A kto chce się boić, niech sobie to całość tak przeleci, albo może inaczej, po prostu wywalę, ten program będzie trochę bez sensu. O, zrobię w ten sposób. Ale nie chodzi o to, że ten program ma nam zadziałać, tylko pokazać ideę kompilowania. No dobrze, tu mamy wywołanie podprogramu,
No tak, tylko właśnie te assemblery są dwuprzebiegowe. Zaraz dowiecie się, o co chodzi. Tu trzeba znaleźć, bo tu jest wywołanie podprogramu, gdy znaczniki w statusie mamy nie 0, a musimy znaleźć taki, który, o, tu. Tu jest skok do, bezwzględny skok do programu, bezwarunkowy skok do programu, czyli CD. Tak. CD. No, a pod jaki adres? Na razie go nie znamy. Assembler sprawdziłby sobie, czy zna adres tej etykiety delay. Jeżeli nie zna, to sobie to gdzieś tam ten fakt odnotowuje. To też wyłączymy tu z naszej kompilacji. Odnotowuje ten fakt i zajmuje się dalszą kompilacją. Wiadomo, że tu będzie adres dwubajtowy, czyli tu będzie 00909ABC i kod rozkazu JR, czyli względny. Tu się zaczną cyrki. JR D to będzie ten 1.8 1.8 i o ile skok jest do tyłu, więc assembler sobie tutaj odnotował fakt, że ten flash ma adres 3, ale że to jest skok względny, to właściwie nie ma to znaczenia. Mamy skoczyć o, i teraz trzeba policzyć 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bajtów do tyłu. No nie można tak wpisać. Minus 10 trzeba tu niestety przeliczyć. Nie mam pod ręką kalkulatora, który by to policzył. Minus 10, spróbuję tak. I wyświetlimy 16-kowo. F5. O, spróbuję teraz zobaczyć, czy zrobiłem dobrze. F5, 1.8 F5. Nawet udało mi się to poprawnie wyliczyć. Dobrze, kompilujemy dalej. No, następne do skompilowania jest, jeżeli tu mamy C, D, E. Czyli tu będzie 0, 0, 0, E. Żeby nie było, że podglądam. Teraz tak, kolejny byłby E, czyli według mnie tu powinien być 0E. Bo tu mamy wykomentowany, tak? 0E, tu jest rozkaz NOP, mogę strzelać, że to jest 0,0, bo z reguły NOP miało 0,0. To wynikało z tego, że jeżeli mieliśmy w EPROMie jakiś fragment kodu, który chcieliśmy wykasować, to można było wpisać 0,0, bo EPROM, EEPROM Flash, one po skasowaniu mają same jedynki na wszystkich bitach, a programowanie polega na zmienianiu tych jedynek na zera. Więc dowolny rozkaz ma jakąś tam kombinację i zawsze mogliśmy wszystkie bity sprowadzić do zera w ten sposób, wycinając niejako fragment kodu.
nie trzeba było kasować e-promacu, jak pamiętacie, wspominam, trwało około 15 minut. Ale upewnię się, bo w niektórych mikroprocesorach nie było to 0,0, na przykład 6502. Wynikało to z pewnością z uproszczenia budowy. O, tu mamy NAP 00. Wynikało to z uproszczenia budowy tegoż procesora. Mamy ją, no teraz tu mamy DJNZ. Szukamy. Jest 1,0 i tu podobnie jak przy skoku. Względny, musimy dać adres. Skoczymy o jeden rozkaz do tyłu, to będzie FF. I teraz szukamy rozkazu RET i też RET bezwarunkowego. Tu jest C9. C9. Teraz zobaczymy, co to wyjdzie. No. I jak tu mamy 00, 10, o FD, FD. A, bo to nie jest 1 bajt do tyłu, tylko raz, dwa, trzy bajty do tyłu. Bo kod rozkazu też trzeba uwzględnić w wypadku tego mikrokontrolera, więc to jest tak, minus 3 FC. No, temat do rozwikłania, gdzie się zakręciłem. No i jak widzicie, jak łatwo popełnić błąd. Tu powinno być FD, później C9 mamy poprawnie. To jest pierwszy przebieg kompilacji. Wyobraźcie sobie, tak trzeba z, tam, nie wiem, z kilobajt tak zasemblować. W drugim przebiegu taki assembler, podobnie jak i człowiek, tu już zna adresy, więc sobie leci, gdzie ma znaki zapytania. Więc tak, czy znam ten adres? W drugim przebiegu już go znam, więc to będzie 000E, czyli 0E00, tak? No i tu, jak widać, jest. I przelatujemy do końca. Jak assembler nie znalazłby tej etykiety, bo ona by tu nie istniała, to zgłosiłby błąd, że nieznana etykieta. Uff. Nieźle, co? Tak się ludzie męczyli w latach 60., 70., na początku 80., kiedy bez komputera trzeba było asemblować taki kod. Jeszcze co można powiedzieć tu o tym. Na razie mamy na papierze zasemblowany kod, tak? Teraz trzeba było go wpisać do uruchamianego systemu. Jeżeli to był EEPROM, no to jakaś tam była konsola i później mozolnie te wszystkie cyferki musieliśmy przepisywać po kolei, no i się nie pomylić, bo w razie pomyłki wiadomo, już coś tam się wykrzaczyło, więc jak widzicie, błędów można powiedzieć mnóstwo. Pierwszy to w samym kodzie mogliśmy coś źle napisać i on już, nawet jakbyśmy mieli assembler, by działał źle. No, drugi błąd to przy tej, powiedzmy, translacji na język maszynowy, później przy wpisywaniu tego kodu do systemu. To już nieważne, czy może na przykład byśmy nabijali tam tasiemkę perforowaną, może byśmy wpisywali z jakiejś tam konsoli klawiatura, wyświetlacz. Jak ktoś by chciał się tak pobawić, to najlepiej kupić tego CA80, pewnie z kupnem używanego, nawet no, używanego będzie problem, ale można go sobie złożyć. To jest stosunkowo
prosta konstrukcja. O. Tu mam widok płytki. W sumie, jak budując samemu jakiś system, można go dużo uprościć w stosunku do tego, co tu widzicie w C80, ale C80 jest o tyle dobry, że jest tam naprawdę dobra dokumentacja, tych książeczek jest tam kilkanaście i wszystko wyjaśnione krok po kroku, właściwie już dla nieelektroników jest opis, jak od podstawowych rzeczy, od rezystora, kondensatora, później zasady działania procesora przez assembler. No jest to 11 książeczek, jest co czytać. Jak ktoś nie zna, ja to jak kupiłem, to chyba 3 książeczki, tylko które były bezpośrednio związane z samym CA80. Jak widzicie, mnóstwo pracy. No, radość, jak kod zadziała. I jeszcze chyba taki odcinek nakręcę, jakie się pisało pierwsze programy przy uruchamianym systemie, żeby jak najmniej elementów zaangażować, aby w ogóle to ruszyło i wykryć ewentualne błędy. No, na razie to wszystko. Dziękuję.